Od wejścia Loriego i Labriego do gry minęło całkiem sporo czasu, a ja film z ich odblokowania wstawiam dopiero teraz, a łączy się to tylko i wyłącznie z jednym, że chciałam tych zadymiarzy przed nerfem wbić na wysoką rangę. Czy mi się to uda? Dowiecie się, jeżeli będziecie oglądali ten film do samego końca. A teraz pora ogłosić zwycięzcy z ostatniego filmu na skina do Barleya. Ta osoba go zgarnia, więc jeżeli chcesz go odebrać, to koniecznie odezwij się do mnie na Instagrama. Link masz w opisie i w sumie wy możecie też mnie tam zaobserwować. I dodatkowo już niedługo będę nagrywała filmy z widzami. Jeżeli chcecie wziąć w nich udział, to koniecznie wpadajcie na naszego Discorda, gdzie link również jest w opisie. No i będziecie tam na dole, to możecie również zasubskrybować mój kanał i zostawić mnóstwo łapek w górę, jeżeli moje filmy z Brawlers wam się podobają. No i na dole w komentarzu napiszcie, jaką najwyższą rangę macie na swoim zadymiarzu w grze. A ja bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobra, więc przyszła pora, żeby na początku przed graniem odblokować tych moich zadymiarzy. Lovely i Lovely obecnie odblokujemy. No ale niestety kredytów mam całkiem sporo. Ale mamy jeszcze stary karnet i ja mam go w wersji plus i wydaje mi się, że tam powinna czekać na mnie jedna niespodzianka, a mianowicie chodzi mi tutaj o poziom chyba bodajże ten 25, chyba to ten, no właśnie 25 i jak widzicie tutaj jest normalnie epicki zadymiarz do odblokowania za darmo albo możliwość odebrania 1000 kredytów. I albo ja bym wybrała to, albo to, to i tak by się po prostu ten zadymiarz mi odblokował, ale oczywiście wybieram zadymiarza za darmo, skoro jest taka opcja. Inaczej to wygląda, jeżeli po prostu wybierzemy za darmo, a nie 1000 kredytów. No i proszę bardzo, Lovely i Larry są już odblokowani 24/24 epickich i powiem wam szczerze, że jestem w szoku, że co chwila jak wychodzi jakiś nowy zadymiarz, to ja za chwilę mam go odblokowanego. Bardzo mnie to cieszy, bo mogę dla was nagrywać filmy, a teraz oczywiście przyszło pora, żeby naszych tutaj zadymiarzy ulepszyć od razu, bo dajże zrobimy sobie na poziom 11. A czemuż by nie, mamy sporo tutaj coina, 63 tysiące, więc lecimy na poziom 11, zakupimy za chwilę sobie gadżet, Gearsy oraz Star Power i jestem ciekawa, jak będzie się nimi grało, ponieważ większość mówi, że są to naprawdę OP zadymiarze, tak więc nie czekamy i od razu klikamy poziom 11, to już mamy wbite i teraz tak, który tutaj gadżet może być lepszy, rozkaz wymienić, czy rozkaz wzajemne leczenie, wzajemne leczenie brzmi ciekawie, pomknij w kierunku Lovely'ego, gdy Lovely mnie mknie w twoim kierunku, przywracają obu postaci 33% maksymalnego punktu życia. Okej, dobra, brzmi ciekawie, ale wydaje mi się, że możemy zaryzykować z tym pierwszym i będziemy się po prostu wymieniali bronią. Tutaj oczywiście Gearsy to już chyba standard, że bierzemy sobie po prostu ochronę i później weźmiemy sobie plus jeden i tutaj jeszcze musimy wybrać sobie Star Power, protokół pomagać czy pierwszy. Przychodzi 60% swojej amunicji, kiedy Lovely jest... Okej, wydaje mi się, że pierwszy będzie chyba ciekawszy, bo gdy Lovely będzie w pobliżu, to będzie po prostu pobierał od nas wszystkie obrażenia i plus jeden oczywiście gadżet, to jest już chyba standard mojego całkowitego wyposażenia przy każdym nowym zadymiarzu. No i powiem wam szczerze, że w lobby prezentuje się ładnie, jako takie bliźniaki. No i widzicie, że mam marsjańską sławę, dwójeczkę, a właśnie w karnecie nam się zostało mnóstwo kredytów i musimy to odebrać, zanim karnet się skończy, więc zanim zagramy sobie pierwszą gierkę, to po prostu odbierzmy sobie wszystkie kredyty. Trochę serducho boli, no bo znowu niestety jakby muszę przekazać kredyty na sławę i powiem wam szczerze, że to jest najgorsza rzecz według mnie, bo sława na razie nie daje żadnych korzyści. Mam nadzieję, że kiedyś twórcy to w końcu zmienią, że nie będziemy dostawali za sławę jakieś nagrody. Miała być ikona teraz jakaś ramka czy coś takiego, no i nadal tego nie ma i ja po prostu wbijam tą sławę bez niczego. Ale mam nadzieję, że już niedługo będą jakieś nagrody i w ogóle wy w komentarzu możecie napisać, jakie chcielibyście nagrody poza tą ramką, która miała właśnie wejść, a my odbieramy i nie wydaje mi się, żebyśmy wbili marsjańską trójkę. Okej, blinksów nie mogę odebrać, więc mam nadzieję, że mi nie przypadną, jak wejdzie nowy karnet. O, i właśnie tutaj ukrył się nam również trzeci skinek do koletki, którego nie mogliśmy odblokować wcześniej, ponieważ były kredyty i to jest Kiro Pawlette. Okej, dobra, ale i tak sprawdziłam, różowy najbardziej mi się podoba. Miał być na początku ten niebieski, ale jakoś tak niebieski, no wiecie, na potrzeby tego różowego zmienił jakieś to moje zdanie, ale dobra, odbieramy to i chyba już nic tutaj nie ma zostało. A nie, dobra, jeszcze tutaj nam się coś ukryło i chyba wszystko, więc teraz przechodzimy do gierki i gramy pierwszą rundkę sobie na duo i zobaczymy, jak prezentuje się oczywiście nasz tutaj zadymiarz. Halo gościu, czy ty możesz ze mną tutaj współpracować, czy ty nie będziesz grał całą rundę? O dziwo, mimo że zadymiarz jest nowy i praktycznie darmowy,
bo jest epicki, więc może by było pociągnąć pod darmowego, to nie ma 10 na 10, więc jestem w szoku, bo jak widzicie jest Shelly, jest Rico, tutaj mamy Maisie, właśnie się zastanawiam, bo zawsze mi się byla Mandy z Maisie. Tutaj mamy jakiegoś innego, więc jestem w szoku, więc fajnie będzie się grało, bo nie będzie samych po prostu tylko i wyłącznie tych streamerzy. Dobra, ja się tutaj zamieniłam już atakiem i powiem wam szczerze, chyba lepiej się gra Larim jako trollerem, tak mi się wydaje. Okej, dobra, stawiamy tutaj brata i proszę, gościu, poruj go. Dobra, pięknie, pierwszą rundę mamy za sobą, ale z racji tego, że była to bardzo łatwa gierka, to gramy sobie od razu kolejną. Jak widzicie, znowu w teamie gram z Larim, ale mam nadzieję, że przeciwko innym osobnikom, oponentom, nie będziemy mieli po prostu tych streamerzy. Okej, widzę, że jest Mandy, widzę, że jest Mortis, więc spoko, to już mi się podoba. Jedna drużyna ma innych streamerzy. Dobra, proszę, niech oni leżą od razu, proszę, proszę, dobra, gincie, gincie, dobra, nice. I teraz tak, mamy tutaj, okej, rzucamy mu tutaj brata bliźniaka i on chyba też już leży, on już nie ma wyjścia, o nie! Zrespi mu się teammate, to mi się nie podoba, ale spokojnie, spokojnie, dobra. Tutaj mamy El Primo, więc na niego to od razu też wjeżdżamy. Nie ma litości na żadnego zadimarza. Tutaj mamy Nani i Colta zarazem, więc patrzcie, my tutaj robimy dwóch zadimarzy od razu. Wow, dobra, ta postać jest naprawdę mega mocna i jestem ciekawa, kiedy dostanie nerfa. Żeby nie grać ciągle tego samego, zagrajmy sobie oczywiście trójki, no bo musimy na każdym praktycznie trybie sprawdzić naszego nowego zadimarza, gdzie on najlepiej się sprawdza i powiem wam szczerze, że na razie nie widzę tutaj żadnych problemów, żeby grać oczywiście Larim na zbiorach klejnotów, ale oczywiście wiecie, to są same początki, pewnie gdyby się grało na 500 pucharkach, to już by tak łatwo nie było. Na razie idzie nam całkiem dobrze i powiem wam szczerze, jak ja tutaj widzę trzech Larich, czyli można by było pociągnąć po 6 zadymiarzy, to jest naprawdę mega OG skład i powiem wam szczerze, że będzie ciężko porobić, jeżeli serio będzie grało trzech takich samych zadymiarzy i wyobraźcie sobie, że oni wszyscy stawiają w jedno w ciężkim momencie po prostu swojego brata bliźniaka, to nie jesteśmy w stanie rozwalić tego teamu. Jest on naprawdę przemocny i powiem wam szczerze, że jak na razie wydaje mi się, że nie ma lepszej postaci od tego zadymiarza i najbardziej denerwująca rzecz jest w tym wszystkim ta, że za każdym razem jak wychodzi jakiś nowy zadymiarz aktualnie do Brawl Stars, no to niestety musi zostać zbalansowany, bo postać wychodzi za mocno. Tak samo było z Charlie. Na początku Charlie była mega mocna, no niestety musiała dostać nerfa, no i teraz niestety nie da się grać tą postacią, więc mam nadzieję, że z Larim tak nie będzie i nadal będzie to jakaś, wiecie, użytkowa postać, że będzie dalej po nerfie dało się grać tą postacią. Dobra, gramy jeszcze raz. Jak widzicie, moi oponenci mają tu naprawdę różnorodny skład, natomiast u mnie znowu jest trzech Larim. To wygląda naprawdę, naprawdę śmiesznie i gramy sobie, jak widzicie, teraz nokauciki. Wydaje mi się, że tutaj oni nie mają naprawdę żadnych szans, bo jak serio za chwilę każdy wypuści brata bliźniaka, to będzie 6 na 1, chociaż teraz no to wydaje mi się, że będzie nieopłacalne wykorzystywanie mojego brata. Dobra, ale teraz postaramy się go puścić i zobaczymy, jaka będzie tutaj zadyma. Dobra, puszczamy, bo widzę, że tutaj mój jeden gość również puści i patrzcie, co tu się dzieje. Ja szczerze, jak gram przeciwko Lariemu, to nie wiem, który zadymiarz jest właśnie ten, wiecie, do wyeliminowania, a który to jest ten brat. No wow, co tu się wydarzyło? 6 zadymiarzy na 3. No to niestety nie ma szans, żeby to wygrać. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda na ekranie końcowym. No, no 3 zadymiarzy, a tutaj mamy 6. I powiem wam szczerze, że knockout jest naprawdę fajnym trybem na wbijanie tej postaci. I nie wiem, czy tutaj nie będę się skupiała, żeby wbić sobie 25 rangę, bo dzisiaj na pewno wbijemy 25 rangę, ale czy uda mi się bić 30? Zobaczymy, jak będzie mi szło na wyższych pucharkach, ale mam nadzieję, że póki nie, po prostu ten zadymiarz nie dostanie nerfa, będę starała się nim grać bardzo, bardzo dużo, żeby wysoko go bić. Jak widzicie, kolejna gierka wygrana. Żeby nie być gołosłownym, że ten zadymiarz sprawdza się oczywiście na każdy tryb, to musimy zagrać sobie po prostu też Brawl Balla. Ale raczej nie wydaje mi się, że akurat ta postać sprawdzi się tutaj, ponieważ na Brawl Balla Thrower, no nie wiem, czy to jest dobry wybór. Tutaj liczy się, wiecie, szybkość i jakość ataku, a nie po prostu, chociaż powiem wam szczerze, że ten zadymiarz zadaje dużo obrażeń, ale nie wiem, czy się sprawdzi, bo tak czy siak należy do kategorii throwerów, więc powiem wam szczerze, że będzie ciężko tutaj cokolwiek ugrać, bo jak widzicie,
się, no już robi się ciężko, bo oponenci są pod naszą bramką, czy uda mi się to wybronić wszystko? Mam nadzieję, że tak, dobra. Oni sobie poszli, ja chyba... Dobra, jeszcze żyje, myślałam, że... No dobra, już mi porobili. A chciałam powiedzieć, że sobie trochę pofunkcjonuję, bo pewnie tutaj ominęłam wszystkie ataki, no ale niestety się nie udało i chyba będziemy mieli teraz gole, no bo jak widzicie... Chociaż nie, dobra, pięknie, pięknie, udało mi się to wybronić. Wyrzucamy to, wyrzucamy, dobra. Proszę, obrońcie to, proszę, proszę, dobra. Dobra, na razie jest git, na razie udało się to wybronić. Widzę, że oni jakoś też mocno nie lecą tutaj, bo już dawno jakby chcieli, to by nam trafili jakiegoś gola, ale na razie jest dosyć spokojnie, trafiamy. Dobra, kurde, ale wyrzuciłam brata, to jest najważniejsze, wiecie, on gra jakby za mnie. No, ale niestety gola nam sadzili. Ale co jak co, to było nieuniknione, ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się albo ten wynik wyrównać, albo jeszcze wygrać, mimo że jest naprawdę ciężko grać tym zadymiarzem, więc nie polecam wam grać na brobolu, no bo jak widzicie, co tutaj się dzieje. Ciężko jest wybronić piłkę, jeżeli serio jeszcze będziecie grali sobie przeciwko Lariemu w drużynie oponenta. No to jest naprawdę ciężko, tak jak kiedyś grało się Miko versus Miko. Nie byliśmy w stanie porobić, no bo małpa nam kurde uciekała, na serio. Tak samo i tutaj dzieje się to samo. Jak gra Lavri versus Lavri, ciężko, ciężko po prostu to wygrać. Niestety przegraliśmy. Jesteśmy kilka dni po, jak widzicie, mam 700 pucharków na Larim i grałam sobie do tej pory praktycznie sama. Zaprosiłam KSB Alanixa i mam nadzieję, że dzięki niemu uda mi się bić 25. rangę. No i po prostu będziemy sobie grali na nokaucie, no bo tak jak wam wcześniej wspomniałam, po prostu ten zadymarz bardzo dobrze sprawdza się na tym trybie i mam nadzieję, że na tej mapie również nam się bardzo dobrze tutaj sprawdzi. Dobra, gdzie tutaj omijamy wszystciutko, bo nie mogę paść, dopóki mniej więcej nie postawię swojego brata, bo jak ja padnę, no to jak, no, to oczywiste, że osłabię swoją drużynę. Ale jak widzicie, no teraz została się tylko i wyłącznie Piperka na 4 osoby i powiem wam szczerze, że ona nie ma szans. Nie ma naprawdę żadnych szans. Być może gdyby był to jakiś inny zadymiarz, może by sobie jakoś poradził, ale raczej nie Piperka, która jest naprawdę postacią na daleko, więc lecimy kolejną rundkę i mam nadzieję, że teraz jeszcze szybciej ich rozwalimy. Dobra, pyk, rzucamy tu, rzucamy tu, rzucamy tu, żeby nie było, wiecie, że w jedno miejsce, bo ja nie wiem, gdzie oni się naprawdę znajdują w tych krzakach, więc jak rzucę w różne miejsca, no to na pewno kogoś trafię i sobie szybko naładuję ulta. Dobra, już ta Eevee powinna... No, leżysz, dobra, pięknie brat mi dobił. I teraz wjeżdżamy na nich tutaj, okej, została się Mandy, Maisy, kurde, dobra, nigdy nie wiem, jak ona się nazywa, no i pięknie wygraliśmy, tak więc lecimy od razu z kolejnym meczykiem, a jeszcze jak widzicie, nam się pięknie buduje pasa, więc dzięki tej pasie to jeszcze szybciej, mam nadzieję, że wbijemy tą 25. rangę, ale oczywiście będziemy grali dalej, bo będziemy próbowali bić 30, więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, czy mi się uda w końcu tą 30. rangę wbić, czy niestety przestanę, bo niestety nie będzie mi jakoś tak w miarę dobrze szło. Kła już im porobiliśmy, więc wydaje mi się, że ta perla za chwilę też będzie leżała. Dobra, leży i został się kruk. Go na blisko, na blisko, na blisko, na blisko leży. Pięknie. Jeszcze jedna rundka i mamy kolejną gierkę wygraną, więc lecimy, lecimy. Nie możemy się poddawać. Bardzo jakby powiem wam szczerze, prosto się gra tą postacią. Serio, bo mam więcej niż 700 pucharków i nie odczuwam tego, że jest jakoś, wiecie, trudno. Poziom jest zawyżony i nie da się w ogóle wygrać tej gierki. Jest naprawdę bardzo łatwo, więc mam nadzieję, że po prostu ta postać zostanie na takim samym poziomie i nawet po nerfie będzie grało się tą postacią dobrze i nie będzie trzeba się jakoś, wiecie, flustrować, żeby wysoką rangę wbić. I serio podziwiam osoby, które w jeden dzień wbiły 2000 pucharków na tej postaci, bo serio takie cuda się zdarzyły, no ale teraz gram sama tą postać, tu wcale się nie dziwię, że takie po prostu sytuacje miały miejsce, bo ta postać jest naprawdę bardzo łatwa do grania i wbijania pucharków. I mamy kolejnego linka, oczywiście wgraliśmy i została nam się ostatnia gierka, no bo dzięki, wiecie, paście, no to wbijemy 25. rangę bez żadnego problemu, tylko i wyłącznie jest jeden mankamencik, musimy wygrać tą rundę, więc mam nadzieję, że tak będzie, ja nie padnę, jak widzicie, mamy Serge'a, mamy Kła oraz Spike'a i wystarczy, że ich porobimy dwa razy i będziemy mieli zwycięstwo. I czy nam po prostu to się uda, no za chwilę się o tym przekonamy, bo jak widzę, że oni tutaj próbują coś cwaniakować i uciekać nam, ale jak widzicie, pięknie Kła tutaj porobiłam przez ścianę. Dobra, no dawaj, dawaj tym Serge'em, kurczę, on myśli, leży. Dobra, jest, została się jeszcze jedna osoba, dawaj tym Leonem, podjeżdżę, no nie, zostałam sama, ale powinno to pójść jakoś w miarę gładko, czy uda mi się go porobić, czy on serio mnie dziabnie? Nie, no tak być nie może. Dobra, rzucamy mu tam, żeby on jakoś mi tutaj nie wyżył. No kurde, najgorzej, bo ja go nie sięgam, tak być nie może, no wyjdzie stamtąd. No chodź tutaj,
będziesz się bawił ze mną. Dobra, pięknie. I tutaj mu rzucimy raz brata bliźniaka jeszcze, żeby... No, o to właśnie mi chodziło. Brat bliźniak pięknie porobił. Ja nawet nie musiałam się mocno wysilać. Ten brat to jest naprawdę mega ułatwienie. Nie to, co na przykład Ego Loli, że my nim sterujemy. Gdyby Ego Loli było podobne na przykład do tego, tylko wiecie, ruszało się tak samo jak my, a nie było dogłębnie naszym klonem. Dobra, zostało się 2 versus 2, ja muszę, o nie, padam i to chyba nam pięknie tutaj nie siądzie w tej rundzie, ale spokojnie będziemy mieli jeszcze trzecią, ale dawaj, Alan, musisz to zrobić, proszę, zrób to razem z tą Bell, dobra, pięknie, dawaj, no leży, ajajaj. Trochę zabrakło, bo wydaje mi się, że Serge by porobił, no i Kła jakoś na daleko też by się dało rozwalić, ale spokojnie, mamy jeszcze jedną rundę, możemy się odegrać, więc mam nadzieję, że teraz pójdzie nam dobrze. Ja stawiam sobie za chwilę brata bliźniaka, okej, dobra, pięknie, wymieniamy się miejscem i leży, spoko. Kieł, to wiecie, tutaj była akurat jedna z mocniejszych postaci, jeżeli chodzi o ten tryb, dobra, i został się Spike i on, no myślałam, że... Kurczę, Leon go porobił, ale niestety Leon tutaj jakoś tak, no, nie okazał się dosyć dobrym skillem, ale to nie robi problemu. Wygraliśmy, dzięki pasie bijemy 25. rangę. Mamy to, udało się pięknie to zrobić z Alanem. A my jesteśmy już po kilku dniach, jak widzicie, nawet tło nam się zmieniło. No i ostatecznie wam już nawet tego tutaj nie wstawiłam, ale tak prezentuje się moja aktualna sytuacja na Larim. Mam 27. rangę, witam 3. poziom masterowania. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie szansa bić na nim 30. rangę, bo serio postać jest mega fajna, mega mocna. Wy na dole w komentarzu możecie się pochwalić, jaką wy macie najwyższą rangę. Niestety nam się nie udało osiągnąć celu 100% i bić 30. rangi na Labrim, ale to mi nie przeszkadza, bo ten Zadymiarz nadal jest mocny, mimo że dostał już nerfa i mam nadzieję, że niedługo po prostu to osiągnę. Więc jeżeli wy dotrwaliście do tego momentu, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i zostawić łapki w górę i my widzimy się w niedzielę.